Mamy za zadanie uprościć wyrażenie logarytm o podstawie 3 z 27x. Co to znaczy uprościć? To nie jest precyzyjnie jasno określone pojęcie, no ale prawdopodobnie autorom zadania chodzi o to, żeby jakoś przekształcić to wyrażenie do postaci, która może być uznana za prostszą. No i ponieważ tutaj mamy logarytm iloczynu dwóch czynników, no to prawdopodobnie chodzi o to, żeby skorzystać z takiej własności, którą teraz napiszę, że jak mamy właśnie logarytm przy jakiejś podstawie a, z iloczynu dwóch liczb, powiedzmy b razy c, b razy c, to to jest równe sumie logarytmów od tych liczb, czyli to jest logarytm przy podstawie a z tej pierwszej liczby dodać logarytm przy podstawie a z tej drugiej liczby, czyli tutaj będziemy mieli b, a tutaj będziemy mieli c. Czyli logarytm iloczynu to jest suma logarytmów. No i z tej własności tutaj skorzystamy, ale zanim to zrobię, to chciałbym chwilę poświęcić na to, żeby pokazać, skąd ten wzór się bierze. No bo najważniejsze to jest, żeby ten wzór pamiętać, umieć go stosować, ale wydaje mi się, że równie ważne jest zrozumienie, skąd się bierze ten wzór. A ponieważ jego jest bardzo łatwo wyprowadzić, no to ja teraz szybciutko to wyprowadzę. Czyli tak, oznaczmy sobie to, powiedzmy, jako x. Czyli inaczej mówiąc, x to jest logarytm przy podstawie a z iloczynu b razy c. To sobie oznaczmy jako y, czyli y to jest logarytm przy podstawie a z b. No i to oznaczmy sobie jako z, czyli z to będzie logarytm przy podstawie a z c. No dobrze, no to teraz zamieńmy to równanie na równoważne mu równanie w postaci wykładniczej, tak jak to już ćwiczyliśmy w wielu poprzednich filmach. Czyli co to znaczy, że x to jest logarytm przy podstawie a z b razy c? To znaczy, że a podniesione do potęgi x daje argument logarytmu, czyli b razy c. I to są równoważne równania. No bo co to jest logarytm? Logarytm mówi nam, do jakiej potęgi trzeba podnieść a, żeby dostać b razy c. I ten wykładnik to jest właśnie x. Czyli a do tego wykładnika, do x, da nam argument logarytmu, czyli b razy c. No i tak samo możemy do równoważnej postaci przekształcić te dwa pozostałe równania. Czyli tutaj będziemy mieli, że a do y to jest b. No i analogicznie tutaj, stosując dokładnie tę samą logikę, mamy takie równanie, że a do potęgi z to jest c. No dobrze, no to teraz tutaj po prawej stronie mamy b razy c, tutaj mamy b, tutaj mamy c. Więc ja do tego równania, które tutaj mam, wstawię zamiast b wstawię to, a zamiast c wstawię to. To znaczy b zastąpię przez a do potęgi y, a c zastąpię przez a do potęgi z. Czyli z tych trzech równań wynika mi takie równanie, że a do x to się równa i zamiast b wstawiam a do y, tak, to jest zamiast b, a zamiast c wstawiam a do potęgi z, zamiast c wstawiam to. Czyli mam takie równanie. No i teraz ja mogę tę prawą stronę tutaj zastąpić czymś takim, no bo jak mam a do y razy a do z, to z własności funkcji wykładniczej wynika, że te wykładniki trzeba po prostu dodać. A do y razy a do z to jest a do potęgi y plus z. Może przepiszę to jeszcze raz, to równanie, żeby było jasne. Czyli mam takie równanie, że a do x to się równa a do potęgi y dodać z. I to wynika z własności funkcji wykładniczej po prostu. No drugą własnością funkcji wykładniczej, z której tutaj skorzystam, jest to, że ona jest różnowartościowa. To znaczy, jeżeli wartości funkcji są sobie równe, tak jak tutaj, to znaczy, że te argumenty, że te wykładniki muszą być sobie równe. Czyli tylko wtedy a do x jest równe a do y plus z, jeżeli x jest równe y plus z. Tylko wtedy wartości funkcji wykładniczej są sobie równe, jeżeli wykładniki są sobie równe. No i dostaję równanie, które jest równoważne temu, które mam tutaj u góry. No bo po prostu wyprowadziłem, że x to jest y plus z. No a x to jest ten logarytm, y to jest ten logarytm, a z to jest ten logarytm. Czyli wyprowadziłem ten wzór. No i tutaj widać, że wygodnie jest myśleć o logarytmach,
o wartościach logarytmu jako o wykładnikach. I widzimy, że ten wzór, który mam u góry, jest prostą konsekwencją tej własności funkcji wykładniczej. Konkretnie tej własności, która tutaj była. Że kiedy mnożymy takie wyrażenia wykładnicze o tej samej podstawie, to wykładniki się dodają. No i to dokładnie tutaj jest. Ten wykładnik y plus ten wykładnik z trzeba do siebie dodać. No dobrze. No i teraz wracamy do naszego zadania, od którego tu zacząłem. Czyli chcę uprościć logarytm o podstawie 3 z 27x. No i skorzystam z tej własności, którą przytoczyłem, którą wyprowadziłem. Jeżeli to wyprowadzenie nie jest przekonywujące, to zachęcam, żeby się nad tym jeszcze raz dokładnie zastanowić. Ale najważniejsze jest, żeby znać tę własność. No i teraz umieć z niej skorzystać. Bo jedna sprawa to jest znać, a druga to jest umiejętnie korzystać. No i tutaj skorzystamy z tego i napiszemy, że to jest po prostu logarytm przy podstawie 3 z 27 dodać logarytm przy podstawie 3 z x. Tym razem b to jest 27, a c to jest x. No i teraz to mogę wykonać. Mogę obliczyć, ile to jest logarytm w podstawie 3 z 27. No ile to jest? Do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby dostać 27? No trzeba podnieść do potęgi trzeciej. Tak, no bo 3 do potęgi trzeciej to się równa 27. No i stąd jest ta wartość logarytmu tutaj. Ona jest równa 3, to jest ten wykładnik. No i mamy jeszcze ten składnik, czyli logarytm w podstawie 3 z x, który właściwie już się nie da w żaden sposób uprościć. No i prawdopodobnie o takie uproszczenie chodziło autorom tego zadania, o przekształcenie tego wyrażenia do takiej postaci, że to jest równe 3 dodać logarytm w podstawie 3 z x.